W latach 2014-2020 największymi beneficjentami funduszy unijnych będą małe i średnie przedsiębiorstwa. Łącznie mogą otrzymać nawet 20 miliardów euro zarówno z programów regionalnych, jak i krajowych. Nie każda firma planująca inwestycje może liczyć na dotacje. Dlatego na Podkarpaciu wzmocniono fundusze poręczeniowe i pożyczkowe. Z obecnego programu regionalnego trafi na ten cel ponad 244 miliony złotych. Sytuacja na podkarpackim rynku pracy nadal jest trudna. Wsparciem dla osób bezrobotnych może być udział w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Jak dobrze znasz fundusze europejskie? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Podpowiedzi szukaj w artykułach opublikowanych w tym wydaniu biuletynu Zobacz Zmiany.